Drodzy Państwo, chciałybyśmy Państwu opowiedzieć o bezpiecznym korzystaniu z internetu przez Wasze dzieci. Jesteśmy nauczycielami, bibliotekarzami Biblioteki Pedagogicznej w Łęczycy i realizujemy projekt z budżetu obywatelskiego Łódzkie na Plus. Uważni w sieci, kształtowanie bezpiecznych zachowań w internecie mieszkańców powiatu łęczyckiego. Serdecznie zapraszamy. Internet to jedno z najważniejszych technicznych osiągnięć naszych czasów. Pozwala nam lepiej poznawać świat, łatwiej się komunikować, zdobywać wiedzę, dostarcza nam rozrywki, wreszcie dzięki niemu sprawniej załatwiamy codzienne sprawy. Korzystanie przez dzieci i młodzież z internetu jest rzeczą naturalną. Badania wskazują, że samodzielna przygoda z siecią rozpoczyna się w wieku 9 lat. Ale w rzeczywistości wejście w cyfrowy świat ma miejsce znacznie wcześniej. Nikogo nie dziwi widok 3-4-latka sprawnie korzystającego z tabletu czy smartfona. Internet odgrywa bardzo ważną rolę w życiu młodych ludzi. Służy im do zabawy, nauki i komunikowania się. W przypadku uczniów starszych klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych średni czas korzystania z sieci to aż 6 godzin. Przeważająca większość z nich deklaruje, iż sama poznaje wirtualny świat. Tylko dla nielicznych przewodnikami po sieci są rodzice. Aż 56% nastolatków uważa, że opiekunowie nie interesują się ich aktywnością w sieci, a korzystanie z internetu niesie ze sobą potencjalne zagrożenia. Część z nich to przeniesione z wirtualnego świata znane nam już od dawna zjawiska, takie jak przemoc, oszustwa czy szerzenie nienawiści. Możliwości techniczne internetu rodzą także nowe zagrożenia i zwielokrotniają siłę i zasięg tych już nam znanych, na przykład plotki czy pomówienia. Wielu rodziców obawia się rozmów na temat internetu ze swoimi dziećmi, sądząc, że nie są do tego należycie przygotowani. Pamiętajmy, podstawową rolą rodziców nie jest wprowadzanie młodych ludzi w techniczne aspekty korzystania z sieci, a wychowanie i zapewnienie bezpieczeństwa. Nie bójmy się przyznawać do braku szczegółowej wiedzy na temat funkcjonowania poszczególnych programów czy aplikacji. Skupiajmy się na znaczeniu ich funkcjonowania dla rozwoju bezpieczeństwa najmłodszych. Podstawowym narzędziem wychowawczym jest oczywiście rozmowa, dająca szansę zrozumienia oczekiwań, niepokojów, fascynacji i problemów dziecka, będąca także okazją do przedstawienia mu możliwości i niebezpieczeństw płynących z korzystania z sieci. Ważnym aspektem działania rodziców jest wprowadzenie zabezpieczeń używanego przez dzieci sprzętu, tak aby od najmłodszych nie trafiały na niewłaściwe treści. Pamiętajmy jednak, że nie jesteśmy w stanie wprowadzić takich barier na wszystkich urządzeniach, do których ma dostęp nasze dziecko. Smartfon, tablet koleżanki czy kolegi może nie być wyposażony w programy filtrujące. Stąd właśnie wynika tak istotna rola procesu wychowawczego. Budujmy zaufanie między nami a dziećmi. W sytuacji wątpliwej, niebezpiecznej, w momencie zaistnienia problemu, młody człowiek zwróci się właśnie do rodziców. Gdy takiego zaufania nie będzie, może popełnić błąd, nie szukać pomocy albo szukać jej w niewłaściwym miejscu. Zwracajmy uwagę na to, jak nasze dzieci rozumieją przekaz kierowany do nich za pośrednictwem internetu. Chodzi tu m.in. o odróżnianie prawdy od fałszu, rozpoznanie manipulacji i treści reklamowych. Wskazujmy, iż nie zawsze opis świata przedstawiony w mediach odpowiada rzeczywistości, a reklama jest przede wszystkim zachętą do sprzedaży i pokazuje pozytywną stronę produktu czy usługi. Jednym słowem, stawiajmy na profilaktykę, czyli na rozmowę, wspólne poznawanie świata nowych technologii. Nie budujmy systemu zakazów. Bądźmy jednak przygotowani na rozwiązywanie trudnych problemów. Najczęściej spotykane w sieci zagrożenia to te związane z agresją elektroniczną, cyberprzemocą. Na przykład hejt, czyli mowa nienawiści. Kolejny trolling,
celowe irytowanie innych użytkowników, cyberbullying, przemoc z użyciem nowoczesnych technologii, sexting, przekazywanie treści erotycznych, patostreaming, niebezpieczne transmisje internetowe, griefing, zachowanie graczy uniemożliwiające grę innym, flaming, sprowadzanie dyskusji na niebezpieczne tory. Kolejnym zagrożeniem są szkodliwe treści. Definiuje się je jako materiały, które mogą wywołać negatywne emocje u odbiorcy lub które promują niebezpieczne zachowania. Zalicza się do nich przede wszystkim pornografię, materiały ukazujące przemoc, a także treści zachęcające do zachowań szkodliwych dla zdrowia, np. używanie narkotyków lub autodestrukcyjnych, samookaleczenia, samobójstwa. W przypadku dzieci wszystkie te materiały mogą wpływać negatywnie na ich rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny. Następnym zjawiskiem, które chciałabym omówić, to fake news. Polega on na publikowaniu w mediach fałszywych informacji, które mogą zmanipulować odbiorcę i wprowadzić go w błąd dla osiągnięcia korzyści finansowych, politycznych, prestiżowych czy ideologicznych. Publikowane są w postaci tzw. tweetów, postów w serwisach społecznościowych, memów, newsów w serwisach informacyjnych, tekstów propagandowych. Często charakteryzuje je sensacyjna, przesadzona, szokująca forma, która ma przykuć uwagę. 10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci. Zasada pierwsza. Odkrywaj internet razem z dzieckiem. Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy. A następnie zróbcie listę przyjaznych im stron. Pomocny będzie edukacyjny serwis internetowy www.sieciaki.pl. Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po sieci, nie zrażajcie się. Poproście, by było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie. Zasada numer 2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w internecie. Uczul je na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w sieci, ani też wierzyć we wszystko, co sobie mówią. Ostrzec dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w internecie i sposobach ich unikania. Zasada numer 3. Rozmawiaj z dzieckiem o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w sieci. Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotkanie się z nieznajomym poznanym w sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej zgodzie rodziców. Zasada numer 4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych. Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu. Zasada numer 5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w sieci. Wiele dzieci używa internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł, encyklopedie, książki i słowniki.
Zasada numer 6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych dla dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach, by wiedziało, że zawsze, kiedy poczuje się niezręcznie, coś się zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić. Zasada numer 7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować na przykład zjawisko pornografii dziecięcej, szerzące się przy użyciu stron internetowych, czatów, e-maili i tym podobnych. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego do spraw zwalczania nielegalnych treści w internecie hotline. Hotline kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów w sieci. Zasada numer 8. Zapoznaj dziecko z etykietą, kodeksem dobrego zachowania w internecie. Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w internecie, obowiązują takie reguły. Powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa. Zasady netykiety znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl. Twoje dzieci powinny je poznać. Nie wolno czytać nie swoich maili, kopiować zastrzeżonych materiałów i tym podobne. Zasada numer 9. Poznaj sposoby korzystania z internetu przez swoje dziecko. Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem internetu. Ustalcie zasady korzystania z sieci. Wzory umów rodzic-dziecko znajdziesz na stronie www.dzieckowsieci.pl oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji. Zasada numer 10. Pamiętaj, że pozytywne strony internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami. Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez sieć bogactwa. Dziękuję. Drodzy Państwo, jeżeli chcecie poszerzyć swoją wiedzę związaną z tematem dzisiejszej pogadanki, zapraszam do naszej biblioteki po książki. W ramach budżetu zakupiono ponad 40 pozycji, które pomogą Państwu w dogłębnym poznaniu zawiłości cyberzagrożeń. Serdecznie polecam książkę Krzysztofa Piersy Złota rybka w szambie, której autor bardzo przystępnie wyjaśnia wszelkie niepokojące nas rodziców zachowania dzieci w internecie. Kolejną pozycję, którą chciałabym przybliżyć, to książka Marcina Pieleszki Bądź bezpieczny w cyfrowym świecie, poradnik bezpieczeństwa IT dla każdego. Książka mówi o zasadach, jakich musimy przestrzegać, aby czuć się bezpiecznie w internecie. Napisana przez zawodowego informatyka przystępnym, zrozumiałym językiem, jest skierowana do każdego, kto korzysta z internetu w pracy i poza nią. Słuchając muzyki, rozmawiając ze znajomym na czacie, czy szukając przepisu na ciasto. Ważną pozycją jest książka Nicolasa Cardasa Dzieci ekranu. Tutaj również autor w przekonujący sposób udowadnia, że ekrany są narkotykiem nowego milenium oraz że filmy manipulują naszymi dziećmi, bardziej dbając o swoje zyski niż o umysły najmłodszych. A może sięgniecie Państwo po pozycje uznanych badaczy cyberzagrożeń? Mariusza Jędrzejko, Agnieszki Saracen i Adama Szwedzika. Cyfrowe dzieci. Autorzy przybliżają nam fenomen zjawiska, jakim jest internet. Omawiają zachowania ryzykowne w sieci, cyberprzemoc rówieśniczą, pułapki cyfrowego dzieciństwa i wiele innych zagadnień związanych z szeroko rozumianą cyberprzestrzenią.
Serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej pogadanki i zapraszam do biblioteki.